Nadszedł długo oczekiwany moment przez mieszkańców Chrzanowa. 23 października władze miasta uroczyście otwarły Plac Tysiąclecia. Przeszło rok trwała przebudowa Placu Tysiąclecia w Chrzanowie i choć mieszkańcy byli zniecierpliwieni przedłużającym się remontem, to są zgodni, że warto było poczekać. Choć niektórzy zauważyli, że na placu, podobnie zresztą jak na chrzanowskim rynku, brakuje zieleni. Bardzo nam się podoba, rewelacyjny. Super elegancki. Bardzo elegancko mi się podoba. Szczęśliwie jestem chodzić środkiem, błoki to niedobre. No, mi się podoba teraz, jest lepiej, no, że mało zieleni, można powiedzieć. Bardzo ładne. Średnio mi się podoba, ponieważ jest za mało zieleni. Teraz Plac Tysiąclecia w nowej odsłonie zachwyca swym stylowym wyglądem. Nawierzchnia płyty wykonana jest z kostki granitowej w różnych kolorach i wielkościach. Przebudowa placu prowadzona była w ramach projektu Rewitalizacja Centrum Chrzanowa, etap trzeci Tysiąc Kamieni, przebudowa Placu Tysiąclecia. Do tej pory to chrzanowski rynek był wizytówką miasta. Teraz oto miano z powodzeniem może rywalizować Plac Tysiąclecia, bowiem całość robi imponujące wrażenie. To, co przyciąga spacerujących na plac, to z pewnością stylowe oświetlenie, które swoje zadanie spełnia głównie o zmroku. Właśnie wtedy rozświetla się płyta placu oraz lampy parkowe wzdłuż ścieżek spacerowych. Oświetlony jest także pomnik zwycięstwa i wolności. Wszystko to składa się na wyjątkową atmosferę tego miejsca. Ponadto spacerujący mogą odpocząć na ławeczkach. 23 października włodarze miasta spotkali się na Placu Tysiąclecia, aby oficjalnie oddać obiekt do użytku mieszkańców. W trakcie uroczystości obecni byli prócz władz miasta i powiatu także poseł na Sejm RP Tadeusz Arkit oraz marszałek Marek Sowa. Podkreślał on dobrą atmosferę, która zdaniem marszałka wpływa na rozwój inwestycyjny Chrzanowa. I gdyby tego nie było, to nie byłoby w ogóle możliwości myśleć o właśnie takim skoku inwestycyjnym, jaki Państwo w tej chwili realizujecie, na który się zdecydowaliście. Ta ogromna, bardzo harmonijna współpraca daje po prostu efekty, na które Chrzanów czekał. Przecież nie zawsze to tempo inwestycyjne tutaj było tak imponujące. Jak jest dobra atmosfera, dobre zaufanie, to wiele rzeczy udaje się bezproblemowo rozwiązywać. Po oficjalnym przecięciu wstęgi i poświęceniu placu przez księdza dziekana Wojciecha Bryję, goście udali się na salę odczytową do Moksiru. Tam dr Stanisław Leser przygotował prezentację multimedialną obrazującą Plac Tysiąclecia na przestrzeni lat. Czasami warto się pochwalić tym, co kiedyś było nieładne, bo zauważmy, że dopiero wtedy możemy zobaczyć, jaki ogrom pracy jest wykonany. To, co wspólnotę zawsze łączy, to jest historia, to jest tradycja, ale to jest również wspólne tworzenie czegoś w czasie, kiedy jesteśmy. I myślę, że budowanie dobrej przestrzeni publicznej, takiego miejsca, gdzie wszyscy się chcą spotkać, jest jednym z ważniejszych elementów w życiu każdego miasta. To, jak Plac Tysiąclecia wyglądał wcześniej, pamiętają też niektórzy mieszkańcy. By stawy były i baraki by. I koło drzewa i sadowy. Inwestycja pochłonęła 8 200 000 zł. Dzięki niej Chrzanów ma kolejny powód do dumy, a mieszkańcy zyskali reprezentacyjne miejsce spotkań i imprez masowych, jak na przykład Dni Chrzanowa czy Sylwester.